We had a flat tire. Mieliśmy problem z samochodem. Powietrze zeszło z koła. Which is a good sign. To jest dobry znak. When you have a good when you are empty, kiedy jesteś pusty, that means you need a feeling. To oznacza, że potrzebujesz napełnienia. So the Lord was telling us, I want to fill you today. Pan mówi nam, chcę was dzisiaj napełnić. I'm a God of mercy. Jestem Bogiem miłosierdzia. I want to teach you to be patient like me. Chcę was uczyć, byście byli cierpliwi tak jak ja. Slow to anger. Abyście oddali swoją złość. Yeah, so we are meeting our God today in a new way. Spotykamy się z naszym Bogiem, poznajemy go dzisiaj na nowy sposób. And remember, as our Pope is telling us. I pamiętajmy, jak mówi nam nasz papież. By quoting the Bible. Cytując Biblię. Exodus chapter 34, verse 6. Księga Wyjścia 34:6. And quoting Ephesians chapter 2, verse 4. I Efezjan, rozdział 2, werset 4. Reminding us that Jesus is the face of the Father's mercy. Przypominając nam, że Jezus jest obliczem miłosierdzia Ojca. And he says these words could sum up our Christian faith. I mówi, iż te słowa mogą podsumować naszą wiarę chrześcijańską. And he shows us and we want to know that there's so many Jesuses, so many people have called themselves Jesus. I wiemy, że jest tyle Jezusów, tyle ludzi określa siebie mianem Jezus. But we are talking about Jesus of Nazareth. Ale mówimy o Jezusie z Nazaretu. The savior of the whole world. Zbawicielu całego świata. So we want to know that Jesus is the face of God the Father who is merciful. Chcemy poznawać, że Jezus Chrystus jest obliczem Ojca, który jest miłosierny. So Jesus loves me. Jezus mnie kocha. As the Father loves him. Tak jak ukochał go Ojciec. Okay, so Jesus loves me personally as the Father loves him. Jezus ukochał mnie osobiście, so tak jak umiłował go Ojciec. We want to look at God who loves us. We have looked at him and we will continue to read in your Bible, you'll continue to see how God really is treating every person. Chcemy patrzeć, jak Bóg nas kocha i przyglądać się w Biblii, jak Bóg traktuje, jak odnosi się do każdej osoby. Each one according to his or her personality. Wobec każdej osoby zgodnie z jej osobowością. I have had an opportunity to look after children, many children. Mam sposobność, aby opiekować się wieloma dziećmi. And each one comes to you with a different personality. Even if they have grown together, they are different. I każde z tych dzieci przychodzi do ciebie z inną osobowością, nawet jeśli one dorastają wspólnie. And each one, I have a heart for that person the way they are. I dla każdej z tych osób mam serce wobec takiej tej osoby, jaką ona jest. There are those who cry for anything. Niektórzy są tacy, że płaczą z każdego powodu. I remember there is one kid always in front, isolated and with a gloomy face. I wiem, że jest często takie jedno dziecko, które stoi z przodu, odizolowane, odłączone od reszty, ze smutną twarzą. And a kind of don't disturb me today. I taki ma, powiedzmy, podejście, nie przeszkadzaj mi dzisiaj, by chciało powiedzieć poprzez tą twarz. This child was thrown, I think, when it had come to some senses to understand that mom or dad is doing something bad to me. To dziecko doświadczało trudności ze swoich rodziców, którzy go źle traktowali. So when we are not around
the child says, when will my dad come? I kiedy czasami dziecko nas zapytuje się, kiedy przyjdzie mój tatuś. And always waiting at the door, waiting for that dad. I czeka u drzwi, czekając na tego tatę. And when I come, things change. A kiedy ja przychodzę, rzeczy ulegają zmianie. So we are facing our God, each one in your own personality. Każdy z nas staje wobec Boga, każdy ze swoją własną osobowością. And the Lord is wooing us, is attracting us to himself. A Bóg przyciąga nas do nas, przynęca nas do siebie. And he just saying, come back. I tylko mówi, powróć. Come back, return to me. Kocham ciebie, powróć do mnie. You know, a kind of prodigal child. Tak jak syn marnotrawny. You've gone away, you've been looking at me as a strict person. But that's not what I am. Odszedłeś ode mnie i myślałeś, że patrzę na ciebie wzrokiem surowym, ale ja taki nie jestem. Do not feel abandoned. Nie czuj się opuszczony. So Jesus is calling me to Jezus wzywa mnie, see him as a good, abym widział go jako bridegroom, a loving bridegroom. Jako miłującego oblubieńca. Jesus is calling me to see me as a very loving bridegroom who loves me unconditionally. Jezus wzywa mnie do tego, bym ujrzał go jako mojego kochającego mu oblubieńca, so który mnie kocha bezwarunkowo. That's the way you want to meet Jesus today. W taki sposób musimy poznawać dzisiaj Jezusa. And you sit in a private place and talk to Jesus. Usiądź gdzieś w odosobnionym miejscu i rozmawiaj z Jezusem. And he's looking at you, at me, at all of us. All of us need to be involved in this type, in this meditation. Wszyscy z nas musimy wchodzić w taką medytację, w takie rozważanie. He's looking at us with on patrzy na nas great joy, z wielką radością, a tender loving care, z czułą opieką, z czułą troskliwością. This is what he has revealed to sister Faustina. I właśnie to objawił siostrze Faustynie. This is what he has revealed in the person of Mother Teresa of Calcutta. I to objawił w osobie Matki Teresy z Kalkuty. This is what he revealed in Maximiliano Kolbe. To objawił poprzez Maximiliana Kolbe. This is what he has revealed in all the popes that we have seen in our times. John Paul objawił przez wszystkich papieży, których John the 23rd, widzieliśmy w dzisiejszych czasach, Jana 23. Paul the 6th, Pawła 6. And as if the church is being born again in a new heart. Kościół niejako rodzi się na nowo, z nowym sercem. So we see that in John Paul the 1st. I możemy to tego doświadczyć u Jana Pawła I. Calling us to live the experience of heaven, joy. Który wzywa nas God with joy. Do doświadczenia nieba, do witania naszego Boga z radością. There's so many people on this earth. Jest tylu ludzi tu na ziemi. Even if they are Christians, nawet jeśli oni są wierzący, who have not come to understand that God loves them and experience that God's love. To nie zrozumieli oni jeszcze, że Bóg ich kocha i nie doszli do doświadczenia tej miłości. That's why the church is calling us that way this year, the jubilee. Dlatego Kościół nazywa w tym roku, specjalnym roku, the jubilee, reminding us of what happened from the people who came from exile. W tym roku jubileuszowym, który nam przypomina o tak jak to było tak jak Izraelici, którzy wspominali czas wyjścia z Egiptu. And that was after the children of Jacob had reconciled. Taki sam rok świętowano, gdy dzieci Jakuba pojednały się. Joseph had reconciled Józef with his father, pojednał się ze swoim ojcem, the other children, i z pozostałymi dziećmi, and they became one people, i stali się jednym ludem. Now they are set free. Teraz są już wolni. And they go not without stopping over and forgetting. They forget, they start eating, they forget what to do.
Oni zaczynają iść do przodu, zaczynają wspólnie jeść, ale nie zapominają. But Moses, the leader, continues to remind them. Ale i często jednak zapominają o Bogu, ale Mojżesz, ich przywódca, nieustannie im przypomina. We have a God who saves. Jest Bóg, który mówi. We have a God who can set us free again. Mamy Boga, który może nas na nowo uwolnić. And he goes to talk on their behalf. I udaje się, by rozmawiać z Bogiem w ich imieniu. When they complain, Moses does not quarrel with them. He speaks to the one who is the father, the loving master, with the loving mercy. What can I do with your people? Kiedyż oni szemrali, to Mojżesz nie kłócił się z nimi, ale udawał się do Boga i pytał, co mogę zrobić dla mojego ludu. And God says, I have given you something to use. Use it. Bóg mówi, dałem ci coś, byś się tym posługiwał. Tak, posługuj się tym. And Moses does as God does, asks him to do. I Mojżesz czyni tak, jak mówi mu to Bóg. So if we do as God wants us to do, we will receive joy and peace. Jeśli będziemy czynić tak, jak Bóg nam to mówi, byśmy czynili, to wówczas doświadczymy pokoju i radości. The interesting thing is that even when we backslide, God still looks at us with mercy and says, "Kochanie, return." Co interesujące, kiedy my odchodzimy od Niego, to Bóg cały czas patrzy na nas z miłosierdziem, mówi, kochanie, kochany, powróć. For us, we tend to think according to the way we have been looking at each other and the way we have experienced leaders of this earth, think we are going to be punished. Jeśli o nas chodzi, to patrzymy na Boga tak, jak postrzegamy siebie i jak postrzegamy przywódców kraju, od których tylko spodziewamy się kary. Patrzymy na Boga, który mówi nam, hipokryto, jesteś niczym. That's not what God looks at. That's not how God wants to look at. That's not how he looked at us when we see him on the cross of Jesus Christ. To nie jest tak, jak Bóg chce, abyśmy na Niego patrzyli. I to nie jest sposób, jaki On patrzy na nas, Jezus Chrystus na krzyżu. So we want to look at Jesus Christ, chcemy patrzeć na Jezusa Chrystusa, who has rescued us, który nas wybawił, uratował. And we want to be convinced, i chcemy być przekonani, we are redeemed people, we are rescued people. Jesteśmy ludem odkupionym, jesteśmy ludem wybawionym. And we want to walk in that way. I chcemy właśnie postępować w ten sposób. A child of God was been set free. Jestem dzieckiem Bożym, któremu została dana wolność. And I want to walk in that liberty. I chcę chodzić w tej wolności. St. Paul says, if you know that you are of that freedom, walk being led by the Holy Spirit. I Święty Paweł mówi, jeśli znasz tą wolność, to chodź w prowadzeniu Ducha Świętego. So we can read that. Możemy o tym przeczytać. Walk in your freedom. Chodź, postępuj w swojej wolności. Galatians chapter 5. List do Galatów, rozdział 5. You have your Bible. Masz ze sobą Biblię? Nie? Yeah. Do domu. Don't domu? You worry. Don't you worry. God does not. He so much loves us. Nowadays, he does not allow us to remain to keep his word at home. Nie martw się, Bóg tak nas kocha, że nie dopuści, byśmy trzymali Jego słowo tylko w domu. Every one of us has got a very nice phone. Każdy z nas ma bardzo piękny telefon. And you can. Most of the phones have the WhatsApp. Większość z telefonów ma tą aplikację WhatsApp. So you only have to ask your phone, can you tell me, talk to me about the Bible? I tylko musisz poprosić swój telefon, czy możesz mi mówić na temat Pisma Świętego. And you write www. I piszemy adres www. It's like a car. Vum, 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 tak vum, jak samochód. Www. And then you write Bible. I piszesz tam Biblia. You can get the Bible in my own language, Runyankore, Polish, English, German, Chinese, every language. I możesz wówczas
ściągnąć Biblię w każdym języku, w polskim, w moim języku, angielskim, niemieckim. And ask your Bible, you ask the phone, can you please give me in the Bible Galatians? I poproś swój telefon, czy możesz mi odszukać w Biblii list do Galatów. And you say, I want chapter 5. I mówisz, chcę otworzyć rozdział 5. And then in chapter 5 you read this. I wówczas w rozdziale 5 czytamy, co następuje. For freedom. Ku wolności. Christ sets us free. Wyswobodził nas Chrystus. Now. A zatem Jesus is setting you free. Jezus ciebie uwalnia. Jesus wants you to be free. Jezus chce, abyś ty był wolny. Free from what? Wolny od czego? From fear. Od lęku. Free from what? Wolny od from czego? Anger. Od gniewu. Free from what? Wolny od czego? Approaching God as if he's a very strict father, harsh father. Podchodzenia do Boga jako bardzo surowego, ostrego ojca. When you are talking to God, kiedy rozmawiasz z Bogiem, you don't come to him with all kinds of piled up prayers. Nie przychodzisz do niego ze stosami modlitw. To buy his heart. Aby niejako zdobyć jego serce. You come with the prayers of all these prayers. I say, today I want to tell my God I am a sinner and God please forgive me and I will not do it again. Here are my prayers, please. I want to buy your heart. I przychodzę z jakimi modlitwami? Panie, zgrzeszyłem. Panie, proszę, wybacz mnie. To są moje modlitwy. Tak chcę zdobyć serce Boga. There is nothing you can do. Nie ma nic, co mógłbyś zrobić. Nie możesz niczym tak naprawdę kupić serca Boga. God is always loving you. Bóg zawsze, ale to zawsze ciebie kocha. And more so when you are broken-hearted. I tym bardziej, kiedy jesteś złamany na sercu. He comes to you when you are really broken. Przychodzi do ciebie, kiedy jesteś when naprawdę so załamany. Sad. Kiedy jesteś tak smutny. When everything looks very hopeless. Kiedy wszystko wydaje się takie beznadziejne. When you think you cannot be forgiven because you have committed such a heavy sin. I kiedy uważasz, że nie może zostać ci przebaczone, ponieważ popełniłeś tak ciężki grzech. When you think God cannot forgive you. Kiedy uważasz, iż Bóg nie może tobie wybaczyć. When you are judging yourself strictly. Kiedy osądasz samego siebie bardzo surowo. You are looking at yourself and say, why have I done this? Kiedy patrzysz na siebie, mówisz, dlaczego tak się stało? Jesus hears your cry. Jezus słyszy twoje wołanie. And the cross. I you look at the cross. Popatrz na krzyż. And he says, don't you worry. I love you. I have finished that. Just rejoice. A on just mówi, come to me as dokonało you are. Się, raduj się, tylko przyjdź do mnie. So he says, so stand firm. A that's więc the dalej stand czytamy. Firm. Trwajcie Jesus is setting us free. Stand firm. Trwajcie w tej wolności mocno i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. And not submit to slavery. I nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. To the yoke of slavery. Pod jarzmo. And he says, it is I, Paul, who am telling you that if you have yourselves or circumcised, Christ will be of no benefit to you. I mówi dalej, oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam na nic się nie przyda. So it's not the external activities which are going to help you buy the heart of God. To nie zewnętrzne czyny pomogą ci zdobyć serce Boga. You can never buy the heart of God. Nigdy nie możesz zdobyć, kupić you serca only Boga. Accept him to attract you to loving, to his love. Jedynie przyjmujesz jego miłość. And he has done that action in a very powerful way here. I on uczynił to w bardzo mocny sposób tutaj. To jest oznaka jego emocji, jego uczuć. Instead of punishing you, zamiast ukarać ciebie, he says, come to me. On mówi, przyjdź do mnie. I love you. Kocham ciebie. And uses the common words that we have. I posługuje się prostymi słowami. He says, I have married you. Mówi, zaślubiłem ciebie.
unconditionally. W sposób bezwarunkowy. Not because of what you do. Nie ze względu na to, co but czynisz. Because of what you are. You are always my child. Ale ze względu my na to, kim jesteś. Ty jesteś moim dzieckiem, moim umiłowanym. In you, w Tobie I see my heart's desire. Widzę pragnienie mego serca. And the drama, I mean the thing is this, that even that heart's desire is the one who has put it in you. Ale rzecz w tym, że nawet to serce według pragnienia Bożego, które zostało złożone w Tobie, when you created us, kiedy On nas stwarzał, He breathed His heart of life into us. To wówczas the center of attraction to Him. Tchnął w nas swoje życie, tchnął w nas swoje serce, takie ośrodek, którym nas przyciąga do siebie. That's what He did. To właśnie uczynił. And even when you are enclosed in your house, nawet jeśli jesteś zamknięty w swoim domu, in your cave, w swojej izdebce, like as the apostles did when they knew they had sinned, they enclosed themselves in the cave. Tak jak apostołowie, którzy wiedzieli, że zgrzeszyli, i zamknęli się w pomieszczeniu. They enclosed themselves also because they were afraid of other people, the neighbors. Zamknęli się, ponieważ także bali się innych ludzi, bliźnich. What will people say about me? Co ludzie o mnie powiedzą? Sometimes when you have sinned, you think your parents have rejected you, everyone has rejected you. Czasami, kiedy zgrzeszysz, myślisz sobie, o, moi rodzice mnie odrzucili, wszyscy mnie odrzucili. But the Lord says, ale Pan mówi, even if all these forget you, nawet jeśli oni wszyscy zapomną and no matter o Tobie, whatever you have done, even if it is detestful in front of all other people, i nawet niezależnie od tego, co zrobiłeś przed wszystkimi ludźmi, I love you, to ja Ciebie kocham. Come to me, I want to embrace you with deeper love, more than even before. Chcę objąć Ciebie moją jeszcze głębszą miłością, jeszcze głębszą niż wcześniej. So today that's what we want to experience. A więc tego właśnie dzisiaj pragniemy doświadczać. And we, in order to meet that experience, you need to go somewhere in a corner and let your heart face Jesus Christ, face your God, and God will talk to your heart. I aby tego doświadczyć, musisz udać się gdzieś w ustronne miejsce i spotkać się twarzą twarz ze swoim Bogiem, serce serce ze swoim Bogiem. And let that experience move as you look at Him, as you thank Him, as you worship Him, as you praise Him. He looks at your difficulties of sicknesses, of disappointments, of failures. I mniej to doświadczenie, kiedy mówisz do Niego, kiedy Go uwielbiasz, kiedy Mu dziękujesz, a On spogląda w Twoje wnętrze, gdzie doświadczasz różnego rodzaju trudności. Sometimes we go at mass and czasami udajemy się na mszę świętą. And it's understood. You see someone has brought a sick person, but the whole attention is still on the sick person instead of being attending to God who heals the sick person. Czasami przeprowadza się na mszę świętą osobę chorą, co jest zrozumiałą, ale wówczas cała uwaga skupia się na tej chorej osobie zamiast na Bogu, który tą osobą się zajmie. We have a song. Mamy pieśń. I don't know that it's here in Polish language. Nie wiem, czy ją znacie w języku polskim. For instance, this is Kaszalin. Tak jak przykładowo tutaj mamy Koszalin. So would have been going on the street singing. Byśmy wyszli na ulicę i zaczęli śpiewać. Kaszalin for Jesus today. Koszalin dla Jezusa dzisiaj. Kaszalin for Jesus Koszalin today. Dla Jezusa dzisiaj. Jesus is here to perform a miracle. Jezus if you only believe tutaj, in him. Aby czynić cud, jeśli Kaszalin tylko uwierzysz. Koszalin dla Jezusa dzisiaj. Kaszalin for Jesus Koszalin dla Jezusa dziś. Jesus Jezus is here to perform tutaj, a miracle. Aby dokonać cudu, jeśli tylko wierzysz w Niego. Women for Jesus today.
Dzisiaj spotkamy się Women z Jezusem. For Jesus today. Kobiety dziś dla Jezusa. Jesus is here to perform Jezus jest dziś tutaj, by dokonać cudu, jeśli him. Tylko wierzysz w Niego. Men for Jesus mężczyźni today. Dla Jezusa dziś. Men for mężczyźni Jesus dziś today. Dla Jezusa. Jesus is Jezus jest to tutaj perform a miracle i dokona cudu, only jeśli tylko uwierzysz him. W Niego. Children for Jesus dzieci today. Dziś dla Jezusa. Children for Jesus dzieci dziś today. Dla Jezusa. Jesus is here to Jezus jest tutaj, miracle, aby dokonać cudu, jeśli tylko him. W Niego uwierzysz. Yes, Jesus is here tak, for Jezus you. Jest tutaj dla Ciebie. He's saying everything. On mówi wszystko. I am for you. You are mine. Wszystko totally jest dla Ciebie. Mine. Jesteś mój. I love you. Kocham Ciebie, nazywam Cię mój. And I'm here to do what you want, what I want. I have planned that I should give it to you. I mam dla Ciebie pewien plan. And I want to work on your plans. I chcę także pracować nad Twoimi planami. Jesus wants to walk into your walls that I've been saying, disturbing your relationship with him and with other people. Jezus pragnie wejść w te mury, które odgradzają Ciebie od relacji z Nim i z innymi ludźmi. Saint John the Baptist said, Jan Chrzciciel mówi, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Mówi o Jezusie, że On ochrzci Ciebie Duchem Świętym i ogniem. And many of us don't experience that. Wielu z nas jednak tego nie doświadcza. That love of God. Tej miłości Boga. Where a fullness of tenderness and gladness is given to us by him. Podczas gdy On daje nam pełnię czułości, pełnię szczęścia. So Pope Francis is inviting us to experience that. Papież Franciszek zachęca nas, zaprasza nas do tego właśnie doświadczenia. The God of tenderness, the gracious God, Bóg łagodności, anger, patient with us. Cierpliwy wobec nas, powolny w gniewie. He has a gladness. On ma radość. And he is filled with the desire in his heart. Jest napełniony pragnieniem w swoim sercu. And like King David, we need to have to say, to go deep into his heart and meet the desires, the emotions he has for us in his heart. A my, tak jak król Dawid, musimy wejść głęboko w jego serce i poznać pragnienia jego serca. He wants to enter into our hearts. On pragnie wejść do naszych serc. And wants these emotions as we watch the cross. I On pragnie, byśmy doświadczali tych uczuć, kiedy patrzymy na krzyż. And we ask the Holy Spirit to let these emotions burn in us. I musimy prosić Ducha Świętego, by rozpalił w nas te uczucia. Sometimes when we go for evangelization, czasami gdy udajemy się na ewangelizację, on the streets, in markets, na ulice, na rynki, thank God we still have that opportunity in our nations. Dziękujmy Bogu, że mamy cały czas tę możliwość w naszym narodzie, aby wychodzić i otwarcie ewangelizować. After asking permission from the police, po uzyskaniu pozwolenia ze strony policji, władz, we can go around, możemy chodzić, and the people are open to that. A ludzie są na to otwarci. So we sing for instance that song. I dla przykładu śpiewamy tą oto pieśń. And people have never experienced, nowadays they don't even experience that love in their families. A w dzisiejszych czasach ludzie nawet nie doświadczają tej miłości w swoich rodzinach. You find the teenagers, they are tired of being looked at with blame. Nastolatkowie są zmęczeni tym, że cały czas patrzy się na nich z poczuciem winy. And even the children, when they make mistakes, they think father, their dad and mom are going to blame them, they are going to hate them. Nawet małe dzieci, gdy popełnią jakiś błąd, to sądzą, iż ich rodzice będą ich obwiniać. And they don't want to go to church because they think that God our Father is going to treat them in the same way the parents have been treating them. I nie chcą chodzić do kościoła, ponieważ myślą, iż Bóg Ojciec będzie traktował ich dokładnie tak samo jak ich rodzice. One day I was in one of the nations. Któregoś razu byłem w pewnym państwie. And the parents came to ask me if I could go and help their daughter. Rodzice poprosili mnie, bym poszedł i pomógł ich córce. Their daughter had enclosed herself in a room.
Córka zamknęła się w pokoju. And I had written, don't disturb, I am a teenager. I napisała na drzwiach, nie przeszkadzaj mi, jestem nastolatką. In other words, let me be what I am. Don't disturb me. A więc pozwól mi być taką, jaką jestem, nie przeszkadzaj mi. And when I came, gdy I introduced myself. I gdy przyszedłem, pomyślałem sobie. She said, I don't want to hear anybody. Ona powiedziała, not even a priest. Gdy ją do niej podszedłem do tych drzwi, to powiedziała, nie chcę nikogo słuchać, nawet księdza. And I said, I've just only come to greet you. A ja powiedziałem, ja tylko przyszedłem, by się z tobą przywitać. I am an African priest from Africa. Let's talk. I understand you are interested in animals. Let us talk about. I want to talk to you about elephants and giraffes and zebras. A ja powiedziałem, jestem kapłanem z Afryki, a wiem, że ty się interesujesz Afryką, więc porozmawiajmy o zwierzętach, o słoniach, o żyrafach. And opened slowly the door. I ona tak pomału otworzyła drzwi. And looked at me. I popatrzyła na mnie. Do you mean it? Naprawdę? Are you going to talk about elephants and giraffes and zebras? Czy będziesz mówić ze mną na temat słoni, żyraf, zebr? Do you have monkeys? Czy macie u was małpki? I said not only monkeys. A powiedziałem nie tylko małpy. Chimpanzi. Ale także i szympansy. Chimpanzi. Szympansy, tak? Not only that. Ale co więcej? Gorillas. Także mamy i gorylę. Yes, I love gorillas. Tak, ja naprawdę uwielbiam gorylę. Maybe I should come to Africa. Może powinnam pojechać do Afryki. I said, not only that. A ja powiedziałem, jeszcze jest coś. We have a forest where elephants go for a discotheque. Mamy taki las, gdzie słonie udają się na dyskotekę. And she opened the door. Wówczas otworzyła drzwi. I want to talk to you alone. Let mom not stay here. Chcę z księdzem rozmawiać sama. Niech mama gdzieś sobie pójdzie. And please, we talk about these elephants, the gorillas, and many other things. Don't talk about God. I proszę, porozmawiajmy o słoniach, o gorylach, ale nie mówmy o Bogu. So we talked about that. A więc rozmawialiśmy na ten temat. We created a smile. I wówczas na jej ustach pojawił się uśmiech. We created a friendship. Pojawiła się przyjaźń. And that friendship has never stopped. I ta przyjaźń nigdy się już nie zakończyła. Because from there went to God who gives us that these animals. Ponieważ stamtąd przyszliśmy ku Bogu, który dał te zwierzęta. And we have she's now she has known that God is the one who created that out of love. I ona poznała, że Bóg jest tym, który to wszystko stworzył z miłości. Love for human beings. Miłości względem ludzi. One day also I found another girl in a bus. Innego razu spotkałem jeszcze inną dziewczynę w autobusie. She felt so much rejected. Ona tak bardzo czuła odrzucenie. And wanted to commit suicide. I chciała popełnić samobójstwo. So she said, and she was not afraid of showing that I am rejected by you people. Let me kill myself in front of many people. I nie bała się tego okazać, bo mówiła, jestem odrzucona przez tylu ludzi i zabiję się w obecności wielu ludzi. And according to the law, you are not allowed to stop a person, not to touch them when you are in the bus and they are in that situation. A zgodnie z prawem, nie wolno jest nam dotykać osoby, która jest w autobusie. But in order to save a life, you have to be in prison and save that life. Ale aby uratować życie, musisz się narazić nawet na ryzyko więzienia. But the Lord told us yesterday, be as cunning as a serpent. Try to use some ways or how you can attract, not the way the devil did, but you attract in a good way these people to God. Ale God, wczoraj Bóg nam Father. Powiedział, byśmy byli przebiegli niczym węże, abyśmy znajdowali sposoby, w jaki możemy ludzi przyciągać do ludzi, nie na taki sposób, jaki czyni to diabeł. So the Lord helped me to reach out to this girl. Pan pomógł mi więc, abym mógł dotrzeć do tej dziewczyny. I asked her, I see you have a very huge bottle of whiskey. Powiedziała mi, o, widzę, że masz dużą butelkę whisky. Can I share with you?
Czy możesz się ze mną podzielić? Said, of course, yes. Ona powiedziała, oczywiście. And gave it to me. I dała mi. And then I pretended to drink. I wówczas wtedy zacząłem udawać, że piję. And she said, give back to me. I powiedziała, oddaj mi. I said, I'm not giving it back to you. A ja powiedziałem, nie oddam. Why, it's mine. Dlaczego? To moje. Yes, it's yours, but also you belong to someone. Tak, jest twoje, ale ty też do kogoś należysz. You belong to your mother, to your father. Należysz do swojej mamy, do swojego taty. You belong to the whole of this nation. Należysz do tego całego narodu. And they don't want you to die. I oni nie chcą, byś ty piła. But this is going to kill you. You are drinking too much of it. Za dużo pijesz. Said, give it to me. I said, no, I don't want you to die. You're so precious to me. Da, oddaj mi. A ja mówię, nie pozwolę ci umrzeć. Jesteś tak droga dla mnie. But you are from Africa. Ale ty jesteś z Afryki. Is that, what does that mean? Why are you worried about me? Dlaczego się mną przejmujesz? I said, you are very precious to all of us, whether African or not African. A ja powiedziałem, jesteś cenna dla nas wszystkich. Humanity. Nie tylko dla Afrańczyków, jesteś cenna dla całej ludzkości. Jest coś drogiego w tobie. To do something better than killing yourself. Możesz to wykorzystać, aby zrobić coś więcej, coś lepszego niż tylko się zabić. And she cried. I ona zaczęła wówczas płakać. We went to her emotions, to what she is. I ja wszedłem w jej emocje. With the eyes of God, we reached out to what is there. Z oczami Boga wszedłem w to, co tam było. As prophet Nathan reached to the heart of King David. Tak jak prorok Nathan dotarł do serca króla Dawida. A man of God's heart's desire. Człowiek według pragnienia Bożego serca. A girl of God's heart's desire. Dziewczyna według pragnienia serca Bożego. And God told us. A Bóg nam powiedział. In the end time. Że na końcu czasów I am going to make shepherds będę czynił pasterzy my heart's desire, men zgodnie and women, z pragnieniem mego serca mężczyzn i kobiety boys and girls, dziewczęta i chłopców my heart's desire. Według pragnienia mego serca. Dear brothers, dear sisters, drodzy bracia, dear drogi friends, siostry, drodzy przyjaciele, the time is now. Oto teraz ten czas. God is reaching out to us. Bóg wychodzi do nas and is telling us, i mówi nam, the time is now, że oto teraz I ten want czas you to come to me. Pragnę, byś do mnie przyszedł. Not to come to see me as the God who is harsh. Abyś nie postrzegał mnie jako Boga, który jest ostry. I want you to see me as one who loves you, one who forgives you, one who does not ale chcę dostrzegać ciebie jako saves you. Chcę, abyś mnie widział jako tego, który ciebie kocha, który ciebie nie potępia, który ciebie zbawia. Allow me to save you. Pozwól mi, bym ciebie zbawił. Invite me into your heart, into zaprosz your mind, mnie do swego serca, into your body, do swego umysłu, do swego ciała, as your only savior. Jako swego jedynego zbawiciela. This is what happened when Isaiah. Tak się zdarzyło, kiedy Izajasz came to his people, przyszedł do swego ludu, who had been liberated from the exile, from the bondage of Babylon, którzy zostali uratowani z wygnania, z więzów Babilonu. In Babylon it had been difficult for them to worship. A w Babilonie nie mogli oni oddawać Bogu czci, było to bardzo trudne. They were working like slaves. I pracowali tam jako niewolnicy. They were deprived of going to the temple. They could not build the temple in that land. I nie pozwalano im w tej ziemi budować świątyni. A little bit of freedom was given to them. They could build synagogues. Dano im nieco wolności, mogli wybudować tylko synagogi. They were deprived of eating the food of their taste. Nie mogli jeść jedzenia, które im smakuje. But even when they returned, a nawet kiedy oni powrócili, Isaiah saw that they were not changing. They lived as if they are oppressed. No joy, no peace. Izajasz dostrzegł, iż oni w ogóle się nie przemieniają. Żyją jak niewolnicy. They were treating each other like slaves, man and woman. Traktowali siebie jako niewolników, kobiety i mężczyźni. The people they were employing. Ludzi, których zatrudniali. They had been freed. They could go into their home. Byli wolni, mogli wrócić do domów. They could sleep in their own houses. Mogli spać we własnych domach. But nothing much changed. Ale niewiele się w nich przemieniło. So Isaiah came.
Przyszedł Izajasz. He said, "The Spirit of the Lord is upon me." Powiedział: Duch Pański spoczywa nade mną. To bring good news to the poor. Abym niósł dobrą nowinę ubogim, złamanym na duchu, uciemiężonym. Ale to nie nastąpiło w ich czasie. Ludzie nigdy się, ci ludzie nigdy się nie przemienili, byli żałosnymi ludźmi. Aż do czasu, gdy przyszedł Jezus. On powiedział: the Spirit of the Lord is upon me. Duch Pański spoczywa nade mną. And what, so you can check that in, you quote Isaiah and you check that in, możemy o tym przeczytać w Izajaszu i także w Ewangelii po kuszeniu Luke Jezusa. Chapter 4, Łukasza, rozdział 4, 18. So you read the book. You read this book of Isaiah. On czytał tam, Jezus czyta tą, ten urywek z Księgi Izajasza. And he quotes Isaiah chapter 60. I czytuje, cytuje Izajasza rozdział 16. And he says, "The Spirit of the Lord is upon me." I he mówi, first of all, there are two things he's teaching us. Tutaj mamy dwie rzeczy przede wszystkim, o których on nas uczy. One thing, he comes, he's such a very high person, the most high, the Son of God. Most holy. On przychodzi jako najwyższa osoba, najbardziej święta, Syn Boży. And he comes in the synagogue. I wchodzi do synagogi. And in the synagogue, the leader is not a high priest, is not a bishop, is not a priest. A w synagodze ten, który przewodniczy modlitwie, nie jest najwyższym kapłanem. And is waiting for the leader. On czeka na tego, na prowadzącego. To give him the permission to read the word of God. Czeka na tego, który przewodniczy w synagodze, aby dał mu pozwolenie, by mógł przeczytać Słowo Boże. And he never stopped ever since he was a young person, even now, he never stopped going to the synagogue every Sabbath. A on przez całe swoje życie, od tego, gdy był, od czasu, gdy był młodym chłopcem, każdy szabat udawał się do synagogi. So he teaches us two things. Uczy nas więc dwóch rzeczy. To be humble. Abyśmy byli pokorni. Second, po drugie, not to have the excuses that are lame for not going to church on Sunday. Oraz abyśmy nie czynili żadnych wymówek, z powodu których byśmy mieli nie pójść do kościoła. He was such a busy man. On był tak mocno zajęty. But he never failed to get time to go to the synagogue on the Sabbath. Ale nigdy nie opuścił synagogi, nigdy nie zdarzyło się, by nie poszedł do synagogi w szabas. So we learn a lot from him. Dużo się więc od niego uczymy. So he entered. A więc on wszedł. And read the text. Odczytał tekst. And said, i powiedział, the word you have heard, iż słowa, które usłyszeliście, is applied to me now. Mówią, mają zastosowanie, odniesienie do mnie so w tej właśnie chwili. Announces, a więc on ogłasza, he is the champion, on jest mistrzem of salvation from now on. He's the zbawienia. Messiah. On jest Mesjaszem. Od teraz to on jest tym mistrzem. And you and I are fortunate, we are privileged to have been baptized. My mamy właśnie ten przywilej, że zostaliśmy ochrzczeni życiem Jezusa Chrystusa i wszczepieni w to życie. And given the characteristic of Jesus Christ. I dano nam właśnie charakter Jezusa Chrystusa. The priest. Kapłani. A people that connect the world with heavenly world. With God. Lud, który łączy, łączy ziemię ze światem niebieskim. Connection with the Father, the Son and the Holy Spirit. Łączność z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Praising him, joining all the angels and praising and worshiping our God. Uczestnictwo w wielbieniu Boga wraz z aniołami. And we see Jesus Christ before he does everything, anything he wants to do, he asks his Father. I widzimy, jak Jezus Chrystus, zanim cokolwiek uczyni, to pyta swego Ojca. And he does not complain, he says, I bless you, O Father. I nigdy nie skarży się, mówi, błogosławię ci, Ojcze. He glorifies, he moves in his glory. On przechadza się w chwale.
And at the same time, a jednocześnie Jezus Chrystus, He loves the people that have been given to Him. Kocha ludzi, którzy zostali mu dani. As the Father has loved me, so I want you to love me and to love one another. Tak jak ukochał mnie mój Ojciec, pragnę, byście wy mnie miłowali i miłowali siebie wzajemnie. He wants to heal the brokenhearted. On chce uzdrowić złamanych na duchu, uciemiężonych, tych, którzy są w więzieniu, and niewolni. Some are in prison because they have never heard that they are loved. I niektórzy trafiają do więzienia, ponieważ nigdy nie dowiedzieli się o tym, że są kochani. With this attitude, which the grace that God has given to us, a więc z tym nastawieniem, które otrzymujemy od Boga, we have been going on the streets, będziemy wychodzić na ulicę and we tell the people, i będziemy mówić ludziom, Jesus loves you, Jezus kocha Jesus ciebie, loves you, Jezus ciebie Jesus kocha loves you, and he loves me, i kocha mnie. And it's an experience that we got when we went into Life in the Spirit seminars. I co są to jest doświadczenie, którego doświadczamy na różnych kursach odnowy życia duchowego. We learned to not to look harshly on ourselves. Uczymy się, aby nie patrzeć z taką pogardą, surowością na siebie samego. Not to relate with God as if he's a harsh God. I abyśmy nie mieli relacji, nie traktowali Boga jako surowego not sędziego. Not to think that we will change God by all the things we do. Nie myślmy, or what we are. Że zmienimy Boga przez to, co robimy lub kim jesteśmy. And the Lord, we learned yesterday that from King David that and King David learned it that way. You want a humbled, contrite heart. I uczyliśmy się wczoraj tego od króla Dawida i król Dawid sam się nauczył, że Bóg nie gardzi sercem pokornym i skruszonym. But we will hear many preachers. Ale usłyszymy wielu kaznodziei. Threatening people because of their attitude, the way they have had their background, because of the way we have had the background, that's the way we want to treat others. Usłyszymy wielu kaznodziei, jak oni grożą ludzi. To wynika z ich zachowania. You know, you have not done that, I will not give you ice cream. Wiesz, nie zrobiłeś tego, to nie dostaniesz loda w nagrodę. That's not the attitude of our God. Taka nie jest postawa naszego Boga. Our God will give us an ice cream whether we have done wrong or not done wrong. He loves us. Bóg nam da tego loda, niezależnie od tego, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy źle, bo On nas kocha. He attracts us by loving us unconditionally. Przyciąga nas bezwarunkową miłością. So, and this love seems to be failing in families. I wydaje się, iż ta właśnie miłość upada w rodzinach. Not only that, co więcej, in church background, church compound. Upada także w otoczeniu kościoła. So the Lord is saying, come to me, return. Pan mówi, przyjdź do mnie, powróć. I want to love you. Chcę ciebie miłować. With my heart's desire. Zgodnie z pragnieniem mego serca. Because I see in you. Ponieważ no widzę matter w ciebie, whatever you have done. Niezależnie od tego, co uczyniłeś. You are on my heart's desire. To ty jesteś. Widzę ciebie jako pragnienie mego serca. You attract me because of what you are to me. Pociągasz mnie ze względu na to, kim dla mnie jesteś. And he wants us also to love him because of what that attraction in him. On, we want to open our hearts and see our eyes. We want the Holy Spirit to enlighten our inner self so that we can be able to penetrate the rays, the emotions that he has for us. Pragniemy, aby Duch Święty przeszywał nasze wnętrza, byśmy mogli doświadczać Jego emocji, Jego uczuć. And look at the cross. Patrzcie na krzyż. That might help us. To może być dla nas pomocne. So one day we were just going in the city in one of the nations, African nation. Gdy byłem w pewnym narodzie afrykańskim któregoś razu. And we were 40,000 people on the street. For evangelization. Było 40 tysięcy osób na ulicach, odbywała się ewangelizacja. So evangelization is not for only the priests, the bishops, the pope. Ewangelizacja nie dotyczy tylko biskupów, papieża, kapłanów, ale nas wszystkich. God said I will raise up shepherds on my heart. Nadszedł czas, mówi Pan, kiedy zbudzę pasterzy według mego serca. And they will shepherd other people.
I oni będą pasli innych ludzi. All the baptized and especially confirmed people, you are shepherds. Wszyscy, którzy otrzymali bierzmowanie, są pasterzami. Of the end time. Na końcu czasów. And that's why the Pope is asking us, and he's saying, we have changed our attitudes. We are now not going to use severity, but we are going to become a mother of mercy. I dlatego papież nam mówi, iż musimy dokonać przemiany naszej postawy. Musimy odejść od surowości, a przejść do miłosierdzia. And that's what John the 23rd said also. I to o tym także mówi papież Jan 23. And all the popes that followed. I wszyscy kolejni papieże. Even the small, the one who stayed 33 days says, smile. He brought a smile to the Vatican. And that smile has gone all over the whole world. Ten, który był na swoim urzędzie przez 30 parę dni, on wprowadził uśmiech dla całego świata. The church is being liberated from approaching God with fear and with experience as if God is going to say, you are a hypocrite, I don't want to see you, go and punishing us. Kościół jest uwalniany z lęku przed Bogiem, który by nas oskarżał, który by mówił, jesteś hipokrytą, ukarze ciebie. Imagine you have a father. Wyobraź sobie, że masz ojca i matkę. And he has an appointment with you to meet you. I masz z nimi umówione spotkanie. For a long time you have not been seeing the mother and father. A od bardzo dawna, od długiego czasu nie widziałeś się już z ojcem i z matką. And you already know the conversation he's going to use. You only know the words he's going to use as he meets you. I już znasz słowa, które usłyszysz w tej rozmowie. Blaming you. Słowa obwiniania. Calling you all kinds of bad names. Oskarżania ciebie o różne rzeczy, nazywania ciebie różnymi złymi określeniami. You will be looking at your watch because that conversation is boring. Będziesz spoglądał na zegarek, ponieważ ta rozmowa będzie nudna. Some of us who go with that heart, we know what our father, we think our father is going to tell us that, our father God is going to tell us that, and we are bored already, we look at the watches. I my tak samo myślimy, że to samo będzie nam mówił nasz Bóg Ojciec i już na samym początku jesteśmy znudzeni i spoglądamy na zegarki. We are saying, when will this mass get finished that I go? I mówimy do siebie, kiedy wreszcie ta msza się skończy, żebym mógł iść do domu. Boring, because we come with boring hearts. Ponieważ przychodzimy z sercami znudzonymi. And we pile up all kinds of things, saying, God, you know, forgive me, I will not do it again. I gromadzimy wiele rzeczy, Boże, przebacz mi, nie znowu, i takie właśnie nastawienie. Full of blame. Dużo poczucia winy. Towards you. Względem ciebie. God is saying, come, I love you. A Bóg mówi, przyjdź, ja ciebie miłuję. I am your healer. Jestem tutaj. I will reach out to the broken hearted. He knows what you have gone through. Ja dotrę do złamanych na duchu. On wie, przez co ty przechodzisz. He knows how you are broken. Wiesz, w jaki sposób doświadczasz swego złamania. And he wants to heal your brokenness. A on chce ciebie z tego uzdrowić. And he wants to use us to reach out in a human language, transformed language, to other people and become an instrument of healing the brokenhearted. I on pragnie się posługiwać nami, abyśmy posługiwali się przemienionym językiem ludzkim, abyśmy byli narzędziami uzdrowienia dla innych ludzi. Tender, loving care. Czuła miłość Boga, pełna miłości. Go in your private prayer with a heart open. Idź na swoją osobistą modlitwę z otwartym sercem. Not guarding yourself. Closing. Sometimes we say, you are afraid of opening your hand. What will people think if I open my hand? They might think I'm holy. Czasami boimy się podnieść rękę, bo ludzie pomyślą, o, jestem jakiś świętoszkowaty. No. Nie. Open. God is the one who is seeing you. Podnieś rękę. Bóg, to Bóg będzie patrzył. He is looking at you. On patrzy na ciebie. With the eyes of mercy. Oczami miłosierdzia. So when we're singing to these people in the markets and those who are very dirty in the markets on the street.
Kiedy śpiewaliśmy tym ludziom, którzy byli na rynku, takim bardzo ludziom brudnym, and you tell them, Jesus loves you. I kiedy Jesus mówimy loves im, you. Mówiliśmy, Jezus kocha Ciebie and he loves me. I kocha mnie. They look at us. To wówczas oni patrzyli na nas. Is this a mockery or they mean it? Czy oni sobie z nas kpią, czy faktycznie mają to na myśli? Alleluja, Jesus loves you. They Jezus look again. Kocha Ciebie. Znowu patrzą. Jesus loves you. And then, Jezus Ciebie kocha i wtedy sometimes we move and no matter whether they are dirty, we approach, we touch them. I czasami wychodzimy ku ludziom i dotykamy ich. One day I touched a man. Pewnego razu dotknąłem się mężczyzny. And he came running. A on zaczął uciekać. To the conference. Na 7 kilometers. He moved from where he was 7 kilometers and he moved with us. On tak naprawdę wtedy zaczął przybiegł do nas 7 kilometrów na rekolekcję. Chciał być z nami. Dirty. Był bardzo zabrudzony. And people did not want to touch him because the head was in a confusion. You call him mad if you want. Ludzie także nie chcieli się go dotykać. Uważali, że on jest brudny, a także miał, że tak powiem, bałagan, brud w głowie. Można powiedzieć, że był szalony. And the first, when I began the conference, kiedy rozpocząłem rekolekcję, I had asked him his name already. Już znałem jego imię. And I told the people. Powiedziałem wówczas ludziom. Before I start this talk, I want to introduce you my best friend. Zanim rozpocznę tą konferencję, chcę, byście przywitali mojego najlepszego przyjaciela. And I said, Mr. So and so. I powiedziałem, panie taki i taki. And he couldn't believe I was calling him. A on nie mógł uwierzyć w to, że jego wzywam. He said, yes, you come. A ja powiedziałem, tak, proszę podejść. And he came. On wyszedł. And I touched his shoulder. Dotknąłem go za ramię. And I said, today. I powiedziałem, dzisiaj. We want to change your clothes. Chcemy, żebyś zmienił swój ubiór. And we bought him new clothes. He went to change. I kupiliśmy mu nowe ubrania, poszedł się przebrać. And we gave him a seat among the priests. I daliśmy mu siedzenie w miejscu wokół przy kapłanach. That was the end of madness. I tak nastąpił kres tej jego chorobie, tego jego szaleństwu. One day I was also in another African nation. Któregoś razu byłem jeszcze w innym kraju afrykańskim. And there was a boy during the time about the time of consecration. I był pewien chłopiec, była to chwila konsekracji. He came with a lot of anger. On wszedł, był pełen gniewu. With some stones. Miał w ręku kamienie. He wanted to stone the congregation. Chciał rzucać tymi kamieniami w zgromadzenie. And you know the ushers, they went to hold him and they wanted to remove him. A służby porządkowe złapały go i chciały go wyprowadzić na zewnątrz. And the Lord was asking me to move towards this person. A Pan prosił mnie, abym podszedł do tej osoby. And I approached him and I lowered my voice. Ja podszedłem, powiedziałem mu ściszonym głosem. And I had asked the people to tell me the name. Poprosiłem ludzi, powiedzieli mi, jak on ma na imię. God says, I call you by name, you are mine, you are precious. Bóg mówi, wzywam cię po imieniu, jesteś mój, drogocenny. And I told him by name, he was Augustine. I said, Augustine, I love you. A on miał na imię Augustyn i tak się do niego zwróciłem, Augustynie, kocham ciebie. And I want to invite you to come and sit next to me. Chcę zaprosić ciebie, byś usiadł obok mnie. And I came and I gave him my seat at the sanctuary. I dałem mu moje miejsce w świątyni. And since I was the main preacher, I had been put next to the bishop. A ponieważ ja byłem tutaj głównym kaznodzieją, to on usiadł zaraz obok biskupa. So the bishop was embarrassed, but later on he enjoyed it. Biskup więc był taki trochę zmieszany, ale później, gdy się dowiedział, o co chodzi, bardzo się ucieszył. This boy could not imagine. He looked at all these priests, some were far away. Trudno było sobie, ten chłopiec nie mógł sobie tego wyobrazić. Patrzył na tych księży tak z daleka, a teraz oto jest przy samym biskupie. That healed him. To go uzdrowiło. And later on he became the driver of the bishop. A później został on szoferem biskupa. Niesamowite. Why am I sharing that? Czemu
wam o tym wszystkim mówię. That we come to our Father in heaven who loves us so much. Abyśmy przyszli do naszego Ojca w niebie, który tak nas ukochał. Not with the attitude of don't disturb me, I'm a teenager. Nie z takim nastawieniem tej nastolatki, nie przeszkadzaj mi. We don't need to hang our hearts on the closed door. Nie chcemy, aby nasze serca były takie za zamkniętymi drzwiami. We don't lift up our hands with closed hearts. Nie chcemy podnosić rąk z zamkniętym sercem. The church is now full of believers. Kościół jest teraz pełen wierzących. Who still have that attitude. Którzy ciągle jeszcze tkwią w tej postawie, w tym nastawieniu względem naszego Boga. They feel condemned. Czują się potępieni. They feel oppressed. Czują się znieboleni. They feel they are slaves. Czują się, że są wolni. They feel they are prisoners. Czują swoje niewolnictwo. They feel they are spiritually corrupt. Że są duchowo upadli. They are carrying loads of sin. I dźwigają na siebie attitude. Brzemię grzechu. And the Lord is saying this year, let us have a jubilee. A Pan nam mówi tego roku, radujmy się, świętujmy jubileusz. Jesus is with us, he's our savior. Jezus jest z nami, nasz zbawca. It's up to us to come to him and enter the door of mercy. To tylko od nas zależy, czy do niego przyjdziemy i przejdziemy przez bramę miłosierdzia. Come and be embraced by Jesus Christ. Przyjdź i pozwól Jezusowi się objąć. So the doors of your cathedral are just on a symbol of you saying, I come to God to embrace me. With tenderness. With tenderness, not disturbing. Not, I am not going to write on myself the attitude, don't disturb. A więc drzwi katedry są tylko symbolem Twojego przyjścia do Jezusa, aby Ciebie objął. Nie będziesz przychodził z takim nastawieniem, nie proszę, nie przeszkadzaj mi. We come to church, we go in our prayer, private prayer at home with this open heart. God loves me personally. Chodzimy do kościoła i udajemy się na modlitwę osobistą z tym otwartym sercem i nastawieniem, że Bóg mnie kocha i chce mnie uwalniać. Set me free from alcohol. Uwalniać od alkoholu. Set me free from cigarettes. Uwalniać od papierosów. From sicknesses. Od chorób. From anger. Od złości. From quarrels in our family. Od kłótni w rodzinie. From occultic attitude. Od okultystycznych praktyk. From bad habits. He's od ready. Złych nawyków. So that's what we want to meet him today with. I właśnie dzisiaj z tym chcemy do niego podejść. We cannot, we are not going before God and create some things which as if we are going to buy him to love us. Nie będziemy przychodzić do Boga i wytwarzać pewne rzeczy, którym byśmy chcieli kupić go. We cannot worship our God when we are not in freedom. Nie możemy oddawać czci naszemu Bogu, jeśli nie doświadczamy wolności. And in one of the writings, Pope John Paul II sent Pope John Paul II says. A święty Jan Paweł II w jednym ze swoich pism mówi. Let us not add depression on those who are already depressed. Nie uciskajmy tych, którzy są już uciskani. Those who are already oppressed by sin. Ci, którzy są już, tych, którzy już są uciemiężeni przez grzech. There's a father. We can't take the attitude of a father who corrects others by beating them. Nie możemy przyjmować postawy ojca, który koryguje innych, bijąc ich. At one time we had a very difficult with the priests. W pewnym okresie czasu mieliśmy bardzo trudnego kapłana. When there was a law, kiedy on był sam, that if a person comes to confess that he has committed abortion. Jeśli na przykład podchodziła do konfesjonału osoba, która popełniła aborcję. If you are a priest and you are not authorized to hear that type of confession, you have to send away the penitent. Jeśli dany kapłan nie jest upoważniony do słuchania takiej spowiedzi, musi wówczas penitenta odesłać. So you can imagine that person with that sin and is crying already. I have killed the person. And then you say, no, you have, especially in our countries, you have to go 100 kilometers.
I ta osoba już płacze w sercu, że zabiła inną osobę. I okazuje się, nie może się wyspowiadać, musi jechać 100 kilometrów dalej. So we'll have to walk. I w naszym kraju często taka osoba musi iść pieszo. To go and look for the other person and might not find even that person there. I może nawet tego kapłana tej osoby ta osoba nie znajdzie. Eventually might have to go to bishop and the bishop has no time. I wreszcie musi iść do biskupa, okaże się, że biskup nie ma dla niej czasu. So we are adding oppression to that person who is already oppressed. A więc dodajemy uciemiężenia osobie, która już jest uciemiężona. Thank God now we have been allowed to receive such people. Dzięki Bogu, teraz jest wolno nam przyjmować takie osoby w takiej sytuacji. And when I was studying in Rome in spiritual theology, I got a very wonderful statement. Kiedy studiowałem w Rzymie teologię pism, wówczas usłyszałem to piękne stwierdzenie. And it was from the fathers of the church. Z ust ojców Kościoła. Never torture a soul. Nigdy nie torturuj duszy, nie dręcz duszy. But this is not said only to us, the priests. Ale to nie odnosi się tylko do nas, kapłanów. Every Christian. Każdy chrześcijanin. Never torture a soul. Nigdy mu nie wolno dręczyć duszy. Never torture a person, especially when he has committed sin. Nigdy nie dręcz osoby, w szczególności kiedy dopuściła się ona grzechu. That's when he needs us most. To jest właśnie chwila, w której ta osoba najbardziej nas potrzebuje. So the Lord is causing us to return to his heart. A więc to sprawia, że wracamy do jego serca. And to come to him wholeheartedly. I musimy z pełnym sercem do niego powracać. He is coming and he is no longer calling us dry bones. I on już nie określa nas mianem wyschniętych kości. Christians are not dry bones. They have received the Holy Spirit or is irrigating them. They have the word of God or is digging deep into their lives and they wetting the ground. Chrześcijanie nie są już suchymi kośćmi. Otrzymali Ducha Świętego i mają Słowo Boże, które ich przenika. God is promising to us. Bóg nam obiecuje. Is causing us to return wholeheartedly to him. Sprawia, że wracamy do niego całym sercem. And he revealing himself how we should relate to him. I objawia nam, jaką powinniśmy mieć wobec niego relację. He says in Jeremiah. Mówi w księdze Jeremiasza. I am cherishing you. Troszczę się o ciebie. I want to marry you. Pragnę ciebie poślubić. Return to me. Powróć do mnie. Let me be your bridegroom. Pozwól być mi swoją oblubienicą. And this is what is announced by the priest. I to właśnie ogłasza kapłan. At the time of communion. W trakcie komunii świętej. The priest is saying. Kapłan mówi. From the very beginning of the mass. Od samego początku mszy świętej. We've been growing together. Zrastaliśmy razem. To have ourselves purified by God. Aby pozwolić się Bogu oczyszczać. Now our praise and worship, our confessions. Teraz wielbimy Boga po wyznaniu naszych grzechów. Have led us to this climax. I jesteśmy prowadzeni do tego szczytu. When we are connected with heaven. Podczas którego łączymy się z niebem. And he speaks. Behold. I on mówi. The Lamb of God has come. The bridegroom is coming. Popatrzcie, oto baranek Boży. Oblubieniec nadchodzi. And I'm so happy because the bride is also purified. I jestem pewien, że oblubienica także jest już czysta. And the words that are given here that the priest is already saying, they are in Revelation, the book of Revelation, chapter 19. I w Apokalipsie Świętego Jana, rozdział 19, mamy słowa, którymi posługuje się kapłan. Let us read it and I will finish with that and lead you to go and have a private meditation on looking at God as not the harsh God, but one who loves you and wants to set you free in Jesus Christ. Zakończę tymi słowami i potem proszę was, byście udali się na modlitwę osobistą i trwali na modlitwie z Bogiem, który nie jest Bogiem surowym, ale Bogiem łagodnym. This is not to me, to you alone, but also to me. Odnosi się nie tylko do was, ale także i do mnie. We read, for instance, in even as I turn now, Revelation chapter 22.
Trochę dalej, Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 22. How God is revealing himself, how Jesus is revealing himself from heaven. W jaki sposób Jezus objawia się w niebie. And using the angel. I posługuje się aniołami. Then the angel showed me the river of life-giving water. I ukazał mi anioł rzekę wody życia. Sparkling like crystal. Lśniącą jak kryształ. Flowing from the throne of God. Wypływającą z tronu Boga. And of the Lamb. I baranka. Down to the middle of its street. Pomiędzy rynkiem. On either side of the river grew the tree of life. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką drzewo życia rodzące 12 owoców. That produces fruit 12 times a year. Wydające swój owoc każdego miesiąca. Once each month, the leaves of the trees serve as medicine for the nations. A liście drzewa służą do leczenia narodów. And the Pope says, now, as a mother church, we must use only mercy as medicine, not severity. To bring in the outpouring of God's love into the hearts of people, making them shepherds. To shepherd others with clean hearts. I teraz i tak właśnie mówi nam papież, iż Kościół Matka winien posługiwać się lekiem miłosierdzia, aby ludzie mogli doświadczać wylewającą się miłość Bożą, aby stawali się pasterzami. So let us see what the experience of John the Evangelist during the time of persecution. Posłuchajmy, jakie jest doświadczenie Jana Ewangelisty nawet w trakcie prześladowań. And the Lord is not, he doesn't stop taking us while we are suffering. I Pan Bóg nie przestaje się o nas troszczyć nawet wtedy, kiedy doświadczamy cierpień. How we have gone astray, how the material things have taken us away, have made a separation from him. Tak jak różne materialne rzeczy odłączają nas od Niego, wiele rzeczy nas oddziela od Boga. The blood of the prophets, people have been killed. Krew proroków, ludzie są zabijani. No voices of the bride, we no longer listen to him. Nie słyszymy już głosu oblubieńca, nie słyszymy jego głosu. He gives that in chapter 18. Czytamy o tym w rozdziale 18. Now let us go to chapter 19. Przejdźmy teraz do rozdziału 18 Apokalipsy. And every time you see the one who leads us in song during the time of the reading of the gospel. Za każdym razem, gdy patrzymy tego, który prowadzi nas do pieśni, nawet w trakcie czytania Ewangelii. We have reached our time of purity. The bridegroom is coming to us to talk to us. Kiedy dochodzimy do czasu czystości, the words of forgiveness, the words of love. Kiedy przychodzimy do słowa przebaczenia, słowa miłości, słowa oczyszczenia. So hear what is going on here, and then please, when we are singing this song, let us sing as if we are miserable. Let us sing with joy. I proszę, kiedy śpiewamy tą pieśń Gloria, nie śpiewajmy jej, jakbyśmy byli jakimiś biedakami, ale śpiewajmy ją z chwałą. John says, after I heard, you know, after Jesus, after the John hearing the experience of what God is saying, this is what has happened, this the people have gone away from me, but then he hears the angels, God comes with that tender heart. Ale także Jan tego doświadcza, kiedy ludzie odwracają się od Boga, to Bóg przychodzi z tym łagodnym sercem. I heard what sounded like the loud voice of a great multitude in heaven. Usłyszałem głos innego anioła stępującego z nieba. So God rejoices on you. God, when we reach that time, we begin to recognize God is rejoicing on me. God is dancing because Bóg he's seeing me ze mną, returning tańczy, to him. Ponieważ widzi mnie. And as you go to the Blessed Sacrament today, kiedy podejdziesz dzisiaj do Najświętszego Sakramentu, you will see Jesus, the heaven is dancing. Jesus is dancing to see you. To niebo wówczas tańczy, Jezus tańczy, że może ciebie zobaczyć. And even as you sit here, the angels are singing. Nawet kiedy tutaj siedzicie, to aniołowie śpiewają Alleluja. That's what is here. Hallelujah. To właśnie się dzieje tutaj salvation, teraz. Alleluja. Zbawienie. Glory, chwała. And might belong to our God. I moc u Boga naszego. For true and just are his judgments. Bo wyroki jego prawdziwe są i sprawiedliwe. He has condemned the great harlot.
bo osądził wielką nierządnicę, who corrupted the earth with harlotry, co znieprawiała nierządem swym ziemię. In other words, the devil is defeated. Innymi słowy, diabeł został pokonany, because the children have returned. Ponieważ dzieci powróciły. He has avenged on her the blood of his servants. I zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług. Verse 3. Werset trzeci, 19 time. Hallelujah. I rzekł powtórnie, Alleluja. Smoke will rise from her forehead and ever. A dym jej wznosi się na wieki wieków. Smoke will rise from her forever and ever. Dym będzie unosił się na wieki wieków. The Holy Spirit will come and overshadow all of us. Duch Święty stąpi i osłoni nas wszystkich. And then there were 24 elders. I było 24 starców. And four living creatures. I cztery istoty żyjące. And worshiped God. So it becomes a time of worship. Pokłon oddały Bogu. Very dynamic worship. Staje się teraz nadchodzi pora uwielbienia. And they sat on the throne. I zasiadli na tronie. And they said, Amen, Hallelujah. Mówiąc Amen, Alleluja. And then the victory song was sung, Alleluja. I wówczas rozbrzmiała pieśń zwycięstwa, Alleluja. The choir is shouting, Praise our God. Chór wykrzykuje chwałę naszemu Bogu. All you his servants. Wszyscy jego słudzy. All of you who revere him. Wszyscy, którzy go czcicie. Small and great. Mali i wielcy. This is what is happening these days, dear sisters and brothers. Właśnie churches, to ma miejsce w kościołach when you find dzisiejszych churches czasach. Are singing and they are praising Lord, they are widzimy, jak w kościołach wielbi się Boga, oddaje mu się chwałę. Today we have, I think, 60 young kids here, the kids here. They tutaj are rejoicing, mamy jumping. 60 dzieci, które będą tańczyć, skakać. The time has come. Oto nadszedł czas. The Holy Spirit is pressing on us the idea that this is the end time and it is a time of looking at God as our loving God, not the one who wants to smash us, the one who is harsh on us, but the one who is tender love, tender Duch loving Święty heart. Pokazuje nam, iż są to czasy ostateczne i czas jest, aby patrzeć na Boga jako Boga kochającego, nie jako Boga, który jest wobec nas surowy czy nas potępia. Praise our God, all you his servants. Let there be a jubilee. Chwalcie Boga wszyscy jego słudzy. A jubilee of experiencing the mercy of God. That's niech what the Pope nastąpi jubileusz doświadczania miłosierdzia Boga. Do tego zachęca nas papież. And let us also express that in our own lives that we are loved and we need to express the same mercy to other people. I okazujmy to w naszym życiu, już jesteśmy kochani i okazujmy to samo miłosierdzie względem innych ludzi. And there was a thundering voice. I rozległ się głos. A great multitude. Jakby głos mnogich wód. So God is coming, is looking from heaven. Bóg spogląda z nieba. And is seeking a multitude of people. I widzi mnogi tłum. Who will be sounding with praises. Który będzie rozbrzmiewał jego chwałą. Like the water with a river with water with falls and falls. That's how he wants to see our hearts. And his heart is like that. I tak jak wody rzeki, wody wodospadów, tak chce, aby wyglądało nasze serce, ponieważ właśnie takie jest serce Jego. Sounds of rushing water or mighty peals of thunder, verse 6. Głos mnogich wód i jakby głos potężnych gromów, werset 6. And I want to suggest that you feel that right now in our heart, in your heart, that God is looking from heaven with that outpouring of love. Outpouring. Pragnę, abyście doświadczyli tego, że Bóg właśnie patrzy z taką wylewającą się miłością. Like rivers of water. Jego serce bije niczym wody rzeki. With rapids. Strumieniami, gwałtownymi strumieniami. And he say, and the whole people around him, they are saying Hallelujah. I cały tłum wokół niego woła Hallelujah. And that is the experience we should have when we see Jesus Christ coming in the Eucharist, in the bread and wine at the time of consecration. I właśnie takie powinno być nasze doświadczenie, gdy widzimy Jezusa, jak przychodzi w Eucharystii na ołtarzu konsekracji. Our hearts begin to beat with emotions. Nasze serca zaczynają bić z emocji. Of love. Emocji, uczucia miłości. We are waiting to see him.
Oczekujemy, aby go ujrzeć. And the priest will have said the prayer. We are waiting with joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. A kapłan odmawiający modlitwę mówi: czekamy z radosną nadzieją na przyjście naszego Pana. Alleluja. Alleluja. The Lord has established his reign. Pan, bo zakrólował Pan Bóg nasz. Our God the Almighty. Pan Bóg Wszechmogący. Let us rejoice and be glad. Weselmy się i radujmy. And give him glory. I oddajmy mu chwałę. For the wedding day of the Lamb has come. Bo nadeszły gody baranka. His bride has made herself ready. A jego małżonka się przystroiła. She will allow her to wear a bright, clean linen garment. I dano jej przyoblec bisior lśniący i czysty. And hear what the priest tells you. I tutaj kapłan nam mówi. After I said, behold, the Lamb has come. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Po tym, gdy mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. And he says, blessed are those, mówi, błogosławieni, who have been called, którzy zostali to wezwani the wedding feast of the Lamb. Na ucztę godów baranka. And you repeat, Lord, but I am not worthy to receive you. Say one word, I will be healed. Ale ty mówisz, Panie, nie jestem godzien, aby Ciebie przyjąć, ale powiedz tylko słowo, a będę zdrowy. And Jesus comes to you. Jezus przychodzi do Ciebie. He says, I have cleansed you. Mówi, oczyściłem Ciebie. Take my body. Weź, przyjm take moje my blood. Ciało, przyjm moją krew. Be filled with my entire being. Bądź napełniony całym moim jestestwem. And you say amen. A Ty odpowiadasz amen. And they fell in worship. Oni weszli w uwielbienie. In him. W Nim. And he tell them, and he says, don't feel low anymore. A On mówi, nie czuj się już dalej tak uciemiężony, upadły. And don't feel low anymore, but towards your friends, towards your relatives, towards your brothers and sisters. I nie przyjmuj takiej postawy wobec swoich przyjaciół, wobec swoich braci, sióstr. The Pope says, papież mówi, mercy is a point of our connection with brothers and sisters with eyes of joy. Miłosierdzie jest naszym punktem zjednoczenia z braćmi i siostrami, z oczami radości. Worship God. Oddawaj cześć Bogu. The angel told John. Anioł powiedział Janowi. Witness to Jesus. Bądź świadkiem Jezusa. He is the spirit of prophecy. On jest duchem proroczym. So go out after receiving Holy Communion, lift up others. A więc po tym, jak przyjmiesz komunię świętą, podnoś innych, dawaj them. Im słowa zachęty, pomagaj im. So become prophetic. Stawaj like się prorocki, jak Elżbieta. Elizabeth lifted up her sister, her cousin. Elżbieta podniosła na duchu swoją kuzynkę. And then her cousin began to see the whole world changing. I wówczas jej kuzynka doświadczyła, iż cały świat we się need przemienia. To lift up all other people so they see the whole world changing, that all of us love one another and that all of us are going to be saved by our God and the power of God is flowing like rivers of water in each heart. Musimy podnosić innych ludzi, a my oni doświadczali tej przemiany, doświadczali mocy Bożej, która przelewa się przez nas niczym strumienie wody żywej. And the Pope says, i papież mówi, it is my prayer. Taka jest moja modlitwa, o to się modlę. At the end, that by the time we reach October, at the feast of King of Kings. Abyśmy do chwili, kiedy dotrzemy już do uroczystości Króla Wszechświata, and want to pray with him for that. I my także chcemy się dołączyć do tej modlitwy. He says, on mówi, my vision is to see that everyone of us has said, Jesus is my personal king. Moje pragnienie jest takie, aby mógł zobaczyć, iż każdy mówi, Jezus jest moim osobistym królem. He rules all my activities. On panuje nad wszystkimi moimi działaniami. John says here. Jan mówi tutaj. Then I saw. I wtedy ujrzałem otwarte niebo. And there was a white hero. A oto biały white koń. Horse. Biały koń. Its rider was called Faithful. Ten, co na nim siedzi, zwany wiernym. True. I prawdziwym. He judges and wages war in righteousness. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. His eyes were like a fiery flame. Oczy jego jak płomień ognia. Jesus will baptize you with the Spirit and fire. Duch Święty ochrzci ciebie
Jezus ochrzci ciebie duchem i ogniem. And on his head there were diadem. A na jego głowie diademy. His name inscribed. Ma wypisane imię. No one except himself. Którego nikt nie zna prócz niego. He wore a cloak that had dipped in blood. Odziany jest w szatę w krwi skąpaną. And in his name were called the word of God. A nazwano go imieniem Słowo Boga. Jesus Christ. Jezus Chrystus. That's the point of our adoration, like yesterday. Tak jak w chwili adoracji, tak jak wczoraj. And I think we should, even when we see him, we should say, only you are the Lord to be worshipped. Kiedy go widzimy, to musimy powiedzieć, tylko ty, Panie, jesteś godzin czci. Zdejmujemy buty dla niego. Tylko ty jesteś godzin chwały. Close us with a new dress, a new garment. Odziej nas w nowy ubiór, w nowy strój. In the name of the Father, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Sorry, it has been very long. Przepraszam, że tak długo to trwało. But go, this is the, something to cue. Ale to jest właśnie coś, czego musimy doświadczyć. Yes. The jacket is let all other go. Only my Lord who is to be worshipped. But of course you don't remove all your clothes like King David. Ale oczywiście tutaj możemy zrzucać nasze ubrania, aby chwalić Pana, ale nie możemy zachowywać się tak jak król Dawid, który tańczył nago.